Jezu. Ja nie mogę. To jest to samo mieszkanie? To jest grane w ogóle. Naprawdę? Aż tak? No nieźle. Tego mieszkania tak naprawdę nie było. My tutaj nie przestawialiśmy specjalnie ścian, tutaj się nie dało zmienić układu, ale udało nam się uwolnić drzwi dzięki temu, że zmniejszyliśmy łazienkę, że wynieśliśmy pralkę do przedpokoju. To zrobiła się nagle przestrzeń i nawet lamelki położone na całej ścianie nie sprawiają, że tutaj wydaje się ciasno, wprost przeciwnie. Chodź najpierw do kuchni, co? No jak na wystawie jakieś. To jest twoje mieszkanie. Nie, no jestem w szoku, nie? Z tej połowy mieszkania jest tu, nie no, ja tam w proszku. Kuchnia to było takie wnętrze, w którym pamiętam głównie, że strasznie śmierdziało. W tej chwili mamy nowoczesną zabudowę w kształcie litery L, ale krótszy bok jest wysoki i on jest czarny. Do tego dobrałam meble, które są z imitacji drewna i fornirowany blat. Lamelki, czarny stół, do tego krzesła i kaloryfery. O, grubo jest. Idziemy dalej? Chodźmy. No. Witaj w domu. Ja nie wiem, czy jestem w domu, czy naprawdę na jakiejś wystawie sklepowej. Ale sztos. Salon to była jakaś taka wypadkowa poprzednich właścicieli. W tej chwili podzieliliśmy salon na dwie części. Białe i czarne pudełko. Ale oczywiście najważniejszym elementem jest ogromna fototapeta, która wydaje się pełznąć w nieskończoność. Mamy dwa lustra naprzeciwko okien, dzięki temu w tym pokoju jest jasno. Do tego kanapa, do tego regał i mnóstwo loftowych elementów. To jest twoja sypialnia, kabina. Zobacz, jaki jest. Jest faktycznie, no. No mega, mega. No, aż się mogę doczekać, że... Aż dostaniesz, sami się poryczysz, tak? Aż tak, no. Nie przed kamerami. Wydzielona część sypialni, czyli nasze czarne pudełko, w którym obniżyłam trochę sufit. Mamy na jednej ścianie panele, które jednocześnie bardzo uprzytomniają to wnętrze, a z drugiej strony są jeszcze wygłuszające. Na środku łóżko, po jednej stronie mnóstwo przechowywania w dużej szafie, po drugiej stronie biurko. No myślę, że to będzie taka oaza. Wiesz co, to jest dla mnie najpiękniejsza nagroda, jak widzę wypływające z ciebie szczęście. I to, jak wstrzymujesz łzy szczęścia i to, jak po prostu nie wiesz, co zrobić z rękami, to jest coś najpiękniejszego na świecie i strasznie ci za to dziękuję, stary. Ja wam dziękuję. Wszystko, co robicie teraz, naprawdę to jest... To jest tylko namiastka tego, co robisz ty. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny i no, to jest taki przełom trochę w moim życiu, myślę, nie? Na pewno jakoś to dobrze wykorzystał. Nie wątpię w to. Chodź. Sztos. Po prostu sztos, no. No i kabina, kurczę, no mega, wielka. Tu nie było łazienki, to była ruina. W tej chwili mamy mniejszą przestrzeń, ale bardzo, bardzo funkcjonalną i stylową. Jest prysznic, naprawdę duży, czarne kafle imitujące kamień. Do tego szafka z kamiennym blatem, umywalka na blatowa i czarna miska WC.